Drogi, wspaniały, cudowny kandydacie na księcia z bajki lub na mężczyznę. Pod wpływem słonka, które mi przygrzewało w główkę przez kilka dni, wyciągnąłem bardzo daleko idący wniosek. Ja wiem, że feministki mnie zakrzyczą, ale wniosek może być dla ciebie ciekawy. Jeżeli spotykasz kandydatkę na księżniczkę, a sam jesteś kandydatem na księcia, czyli jeżeli spotykasz przecudną kobietę, która w twoich oczach budzi marzenia, która powoduje, że na jej widok to ci rośnie serce, to ci rośnie dusza, to ci inne rzeczy też rosną. I ta kobieta popatrzyła na ciebie bez wstrętu, wyraźnego wstrętu, a nawet przez chwilę z pewnym zainteresowaniem. Natomiast jeżeli ona nie chce, jeżeli ona ci powiedziała, że ona nie chce, to znaczy coś zupełnie innego. Ta kobieta cię nie okłamuje. Ona, jak kobieta mówi, że nie chce, to znaczy, że ona nie chce się bać. To znaczy, że ta kobieta się boi. Że jak kobieta mówi, że nie chce, to znaczy, że się boi. I ty, jeżeli chcesz, żeby ona popatrzyła na ciebie łaskawym wzrokiem, to nie masz ją nakłaniać do tego, żeby ona chciała, bo to nagle się nie zdarzy. To masz zrobić coś zupełnie innego, masz zmniejszyć jej lęk lub go zupełnie zlikwidować, czyli przedstawić tej kobiecie nie, że jesteś jeszcze wspanialszym księciem z bajki, tylko że ty ją rozumiesz. Bo jak kobieta czuje się rozumiana, to u niej ten lęk zmniejsza się wielokrotnie. Jak kobieta się czuje zrozumiana, to ten lęk u niej znika. Jak kobiecie się wydaje, że ty odczuwasz głęboką empatię, to ona w tym momencie chce. To znaczy, jeżeli chcesz, żeby kobieta chciała, to tak głęboko udawaj, że ją rozumiesz, aż przypadkowo ci się to przez chwilę uda.